Turcji na zgrupowaniu przebywa 4 bramkarzy. To oznacza sporą rywalizację, ale piłkarze nie dają tego poznać po sobie. Pod wrażeniem postawy Jasmina Buricza był Piotr Hołdrych, który rozmawiał z bośniackim golkiperem. Naprawdę zaciekaliśmy to słońce i naprawdę jest fajnie i przygodnie trenować na takich warunkach. Tylko co możemy cieszyć z tego, że to wszystko mamy. Dzisiaj przyglądaliśmy się twojej postawie na treningu. Muszę przyznać, że jestem zbudowany. Chyba dobrze ci się broni. Nie, dobrze mi się broni. Też jest dobra atmosfera między nami. I tak, jak trochę tam krzyczę, trochę pokręcam tą atmosferę w drużynie. Mieliście takie ćwiczenia, w których liczyliście gole, szczególnie z Darko Jefticzem. Tam mieliście sobie coś do wyjaśnienia, oczywiście w żartach. Powiedz, o co chodziło. Nie, tam zawsze żartujemy, że nie może strzelać bramy. On mówi, że mi może. Ja się napinam, on się napina i tak. Chociaż czasem nie uda, tak i nie mu się też uda. A ważne, że jest atmosfera między nami i że się cieszymy z tego. Buric jest zadowolony z warunków, jakie Lech zastał w Turcji. Do dyspozycji są idealne boiska, wygodny hotel i dobre jedzenie. Nie pozostaje nic innego jak praca przed rozpoczęciem drugiej części sezonu. Naprawdę wszystko jest ekstra, od hotelu do jedzenia, od boiska. Naprawdę możemy być bardzo zadowolony z tego i musimy tu wykorzystać najlepiej. 2 mecze na tym pierwszym zgrupowaniu. Nie możesz się już doczekać? Czy te treningi to jest w tej chwili to, na czym się skupiasz? Nie, naprawdę podchodzimy do tego spokojnie. Naprawdę teraz są bardzo ważne treningi. To znaczy, że się już przygotujemy za następne 6 miesięcy. Naprawdę zawsze wiemy, że są sparingi trochę na początku. Trudni, jesteśmy zmęczeni. Tak bardziej chodzimy do... Bardzo mi jest ważny teraz trening, a potem ci sparing mecze. Czyli co, droga po Mistrzostwo Polski w tym roku zaczyna się tutaj w Belek? Na pewno, tu się zaczyna, a mam nadzieję, że się skończy w Poznaniu.